Krótka walka, nie zmęczyłeś się specjalnie? No nie, niestety się nie zmęczyłem, no nie poboksowałem może, o tak, zawodnik był taki no silny w pierwszej rundzie, tam atakował, próbował swoich sił, tak mocno bił, tam coś tam próbował, no nie udało mu się, a w drugiej już tak, no nie chciało mu się chyba boksować za bardzo, bo po każdym ciosie padał, no przykro, że tak jest, no ale... No dwa razy go tam mocno trafiłeś. No trafiłem tam chyba pod koniec pierwszej rundy na dół, później dwa razy w drugiej rundzie na dół trafiłem i już tak, tak mi się wydaje przynajmniej, że już zrezygnował z walki, więc sędzia musiał przerwać, bo to... No oglądając walkę wydawało mi się, że przeważasz bardzo fizycznie, siłą. Te ciosy odczuł, szczególnie ten cios na dół. No tak, tak, no odczuł, tak przyklęknął już dwa razy, ale też muszę powiedzieć, że on też był silny zawodnik. W pierwszej rundzie, tak jak mówię, zaatakował, odczułem takie dwa jego ciosy, musiałem trzymać wysoko gardę, pilnować się, ale no tak jak mówię, wyczułem go już po pierwszej rundzie, wiedziałem czego mogę się po nim spodziewać, a niestety druga runda nie dotrwała nawet do końca. Pierwsza runda badawcza i gość dwa razy na deskach leżał. No tak. Próbował tym prawym swoim mocno ruszyć nad moją lewą rękę, ale wysoko trzymałem rękę, nic nie zrobił. Strzeliłem mu się tam na dół chyba dwa razy. Siadł, raz też go złapałem lewym, prawym sierpem, nogi mu się ugięły. No i cóż, skończyło się jak się skończyło. Teraz krótki odpoczynek pewnie i kolejne walki. Co myślisz, kiedy kolejna? No prawdopodobnie, jeżeli się nic nie zmieni, to 22 grudnia boksujemy, także krótki, dosłownie może tak na tydzień pojadę do domu. Teraz cały czas jesteśmy w Warszawie, ponad miesiąc czasu z bratem, ale jadę teraz na tydzień do domu, wracam i szykujemy się do walki w grudniu. I dalej do pracy. Dalej do pracy, jak najbardziej. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich.